3, 4 i delfin. Bardzo ładny. Jest delfin z obrotem. Jest kombo. Jest powtórka. Mamy delfina tyłem. Musiałby zrobić ładne salto, żeby zagrozić Michałowi. Będzie piątka. Tylko z której strony? Tak, jest piątka. Okej, czyli ewidentnie kontrola wraca. Potrzebny był mu ten drugi przelot. Tak, więcej. Jest wysoko. Jest przygotowanie do backflipa. Myślę, że tutaj do delfina. Jest! Piękny delfin. To jest to, dokładnie. Tak, Bojar latał jeszcze rok temu, jak był w gazie. Bojar i backflip, pamiętaj, na wyjściu. Jeszcze masz 40 sekund, to jest dobry przejazd. Zrób salto i masz szansę. Są twistery, ale to już widzieliśmy. Dobrze. To była tylko próba backflipa. Tak, to też warto tutaj wspomnieć, że to jest styl, który funkcjonował w pierwszym roku flyboarda, gdzie robiło się backflipa z pozycji stojącej wysoko, a w tym roku zwróćcie uwagę, że no tu mieliśmy takie próba przerzucenie. Przerzucenie, ale to coś koło beczki było. Coś koło między beczką a backflipem, tak jak to i trudności miał oceniać. Bojar w dół i do góry salto. Aj! Jest twardzie. Brawo dla Bojara. To naprawdę zrobił sobie najlepiej. Time out. Oto przed Państwem Bojar pokonał Michała. Zastępuje. Mamy wysoki delfin z podwójną śrubą. Jest twister, jest delfin ze śrubą, delfin tyłem, delfin tyłem ze śrubą, śruby, tak to było. Mama! A, mocno zabrał, no właśnie, to mogło. Zwykły delfin. Kuba, jeśli nie słyszysz, zrób salto, oni to dobrze punktują. Jest slalom, tak, także podstawowy trik też zaliczony, jest twister, podwójny twister z wyjściem do delfina tyłem. To jest naprawdę duży kurs. No to ładnie mu wyszło. Tak jest, seria twisterów, podwójnych. Delfinem. O, teraz pełna moc. Kuba, rób backflipa! I raz! Yes! Aj! Zaliczyliście czy nie? Nie. Szkoda. Liczymy, że uda się to tak jak na kwalifikacyjnym filmie. No ja będę swoje gumę. Teraz? Aj, kurczę. Pa, skuter się przewrócił. Ale czas leci, niestety. Jedi żyje, skuter wyłączony. Zatrzymuje czas, masz jeszcze 15 sekund. Jedi, sprawdź, czy nie ma wody w środku. Nie ma dalej. Nie, dobra. Delfin przodem, tak, ładny skok. I delfin tyłem. No oj, delfin ze śrubą. Delfin z połową śruby, teraz był slalom. Ogromny jest tyłem, dobrze. Tak. Delfin tyłem ze śrubą. Nie ma takiego zrobić wszyscy. Dobra, robimy przerwę, tak jest, ale Pimpek sobie radzi. Pimpek tak, Pimpek musi skończyć. Tak jest, dajesz Pimpek, wysokie roty, tak. Coś tam jeszcze pokażesz? Ojcze to!
Piątka następnika. Show, stop, takie kolorowe dżanta. No i mamy delfinka. Delfin z obrotem, także mamy jakieś tańce. O, tak, dobry delfin. Delfin z obrotem. Leci, leci, tak jest, pimpek ewidentny, chcę coś nam jeszcze pokazać. Wysoko lata, wysoko lata. Delfin tyłem. Jest twister, potem wyjście do delfina z śrubą, opuszczamy gaz! Dobrze, dobrze. Kudłaty, jesteś czujny i odchodzi. Jak wkręcający się wąż, odpuszcza gaz. Dobrze, są dwa obroty, jest delfin. Delfin tyłem. Delfin śrubą, także mamy kombo. Agresywnie lata ten Superman. Dobrze, witam! Tak jest! Pełen powodu był ten przelot. Naprawdę trzeba przyznać, że się przebrał i poprawił zdecydowanie. Tak jest. Belenka Supermana daje mu ani puszu. Lawo, lawo! Zaczynamy od mistera. Raz, dwa. Raz. Okej, to mamy twistery zaliczone, mamy delfiny. Delfin ze śrubą. Czyli kombo też. Tak. To bolało. To bolało, tak. I opierdę od mentora i leci dalej. A wojera. Czasami wtedy te mikrofony przerywają to wpływ pogody, ale zaraz powinno być wszystko w porządku, bo oto mamy pierwszego delfina. Pierwszy wysoki delfin, tak jest. Kombinacja delfinów. Tak, delfin z obrotem, mamy sekwencję. Zaliczacie kombo? Zaliczamy. Prosty delfin, delfin z obrotem. Wojar potrzebuje trochę mniej mocy, który pokazuje wyczucie. Delfiny. Delfinek, tak. Chwilą, nie wiem, czy zauważyliście, był element twistera. Czy będzie salto? Tak, tak, w międzyczasie twistera odbywaliśmy jednym, prawda, obrotem, ale... Dokładnie z jednym. Niesamowity pokaz przyrody. Świeci pełne słońce i pada deszcz. Dwa, mamy dwa obroty przy twisterze. Bojan, salto, salto! Dawaj backflipa, ale wyżej, wyżej musisz podjechać. Daj mu więcej mocy, że da, niech on poleci. I leci, moja. To była decha. To była decha, ale liczymy to jako delfin ze śrubą. To też taki charakterystyczny dla wojara styl robienia salta przez bar. On tak bokiem. Uderzenie. Wojar, jeszcze 5 sekund. Po prostu nie mógł zrobić backflipa, bo nie miał pozycji do zejścia na górę. Albo Wojar przytył, albo silnik ma za mało mocy. Dobra, dziękujemy Wojarowi i zapraszamy! Wielkie brawo dla Wojara! Drodzy Państwo! Brawo, Wojara, to naprawdę szacunek! Lepmy trochę!
Pierwsze mistrzostwa Polski w Flyboardzie 2014. A teraz Robson.